Witam Państwa, nazywam się Eugeniusz Bielak, jestem przewodniczącym zarządu dzielnicy Felin. Od 2 lat mam duże doświadczenie w działaniu praktycznym i chcę to przełożyć na działanie w dzielnicy. Jest to jak gdyby nowa działka, która w Lublinie, jeżeli chodzi o dzielnicę, słabo się rozwija, mamy zbyt małe kompetencje. Można porównać z Wrocławiem, gdzie rady dzielnicy mają większe kompetencje, udaje im się załatwić więcej spraw dla mieszkańców. Jest to działanie czysto praktyczne. Zajmujemy się od drobnych spraw, remontów chodnika, wykonaniem trawnika, powiększe, że tak powiem, wnioski, które składamy do prezydenta miasta Lublina, na przykład wnioski o budowanie przedszkola, o wykonanie oświetlenia, o wykonanie odcinków jezdni, o remont wiat przystankowych, o wykonanie nowych. I Felin jest dzielnicą na uboczu Lublina, spychaną poprzez ileś lat przez władze miejskie. Chcemy, żeby to się zmieniło w Lublinie, żeby Lublin był piękny, czysty. I myślę, że doświadczeniem swoim będę mógł wiele zmienić na Felinie, wraz oczywiście z członkami Rady Dzielnicy, z młodą, energiczną całą Radą. Od 2 lat udało nam się uzyskać kilka rzeczy, wyegzekwować od władz miasta. Może to nie są duże środki finansowe z budżetu, no ale udało się wykonać, powiedzmy, kilka wiat przystankowych nowych, mamy już na Felinie. Z rezerwy celowej w ubiegłym roku został wykonany trawnik i chodnik na ulicy Władysława Jagieły. W tym roku z następnej rezerwy będziemy starali się wykorzystać tą rezerwę na wykonanie chodnika w całości na Władysława Jagieły. Oczywiście są jeszcze sprawy, które nie wymagają dużych nakładów finansowych, jak na przykład koszenie, sprzątanie dzielnicy, bo jak wszyscy widzimy, Lublin jest zaśmiecony i trzeba dużego wysiłku i władz, i urzędu, i nas szczególnie. Myślę, że tutaj jak będzie urząd słuchał rad dzielnicowych, to uda się dużo zrobić. Złożyliśmy wniosek do prezydenta miasta Lublina o budowę boiska z programu Moje Boisko Orlik 2012 na terenie szkoły podstawowej nr 52. Mamy pełną dokumentację, mamy użytkownika. Dokumentacja jest kompletna wraz z właścicielami działek. No i z przykrością muszę stwierdzić, że nie dostaliśmy zgody od prezydenta Lublina. Nie puścił naszego wniosku dalej do Urzędu Marszałkowskiego, mimo że jest on kompletny. Będziemy się starać, żeby to poszło w następnym roku. Drugim problemem, takim dosyć poważnym w dzielnicy Felin, jest budowa nowego przedszkola. Plan zagospodarowania przestrzennego z 2005 roku to pokazuje, że jesteśmy kolejną dzielnicą, w której jest zły plan zagospodarowania. Jest błędnie wrysowana ścieżka rowerowa 30 metrów między szkołą a kościołem i to nie pozwala wybudować przedszkola. Brakuje 18 miejsc parkingowych. No i władze Lublina nie mogą wykonać projektu przez ponad 2 lata. Jest wstępny projekt, on nie jest akceptowany i tylko brak dogadania się wewnątrz urzędu urzędników z jednego i drugiego wydziału konkretnie inwestycji i architektury, żeby powiedzmy tą kreskę pomyloną poprawić. I to pokazuje jak gdyby jakąś nieudolność władz Lublina obecnych, które nie potrafią drobnych spraw, wydaje się, załatwić. A oczywiście to rzutuje na to, że ponad 100 dzieci gdzie indziej jeździ w odległe dzielnice. Do przedszkoli są dowożone dzieciaki i jest to, powiedzmy, ta
taka bardzo przykra sprawa, bo można to było załatwić już dawno i już przedszkole na Felinie mogło być wybudowane. Będziemy się starać, żeby to zmienić, ale to wszyscy wyborcy muszą chyba zmienić, żeby zmieniła się władza w Lublinie, bo bez tego Lublin stoi, wszystkie inwestycje stoją, nie oszukujmy się, inwestycje drogowe. Felin może ogólnie nie może narzekać na inwestycje, bo jest kolektor u nas budowany i strefa ekonomiczna rusza, ale nie ma oświetlenia jezdni, nie ma dróg. Zdjęte zostały, mimo że w ubiegłym roku w budżecie budowa pętli trolejbusowej była i było 2 miliony, to zostało zdjęte, w tym roku w ogóle nie ma złotówki i to się odwleka i komunikacja jak gdyby kuleje na Felinie. Dziękuję. Moim celem jest pociągnąć młodych ludzi w dzielnicy i staram się to robić, żeby zobaczyli, że oni sami mogą zmieniać rzeczywistość w dzielnicy, to co jest, że te drobne ludzkie sprawy wszystkie można załatwić na miejscu. Oczywiście musi się na to otworzyć Urząd Miasta, Prezydent, bo jeżeli to bardzo dobrze funkcjonuje w innych miastach, przykład Wrocławia, przykład, no powiedzmy, nie mówimy o Warszawie, bo ona jest większa, zdecydowanie, ale kompetencje rad osiedlowych, u nas są już dzielnice, we Wrocławiu dużo większe są niż w Lublinie. Myślę, że złamiemy wszyscy przewodniczący z dzielnic, złamiemy tą barierę niemożności zmieniania Lublina, że się zacznie coś więcej tworzyć. U nas w dzielnicy możemy się pochwalić, że jest otwarta podstrefa ekonomiczna, na której buduje, już zaczęło budowę kilka firm, prowadzi, no i mamy nadzieję, że to się rozwinie. Jest wiele spraw, które jeszcze nie są ludzkich załatwione. Tutaj nie ma domu kultury na Felinie, nie ma przedszkola, nie ma gimnazjum i moim zadaniem i moich kolegów z dzielnicy jest doprowadzenie jak najszybciej, żeby Urząd Miasta to wykonał. Z dużymi oporami to wychodzi, bo powiedzmy jeszcze urzędnicy do wielu rzeczy też nie dojrzeli. Tak mogę powiedzieć z doświadczenia. Także dziękuję ślicznie. Ja wiem, czy to dobrze. Ciebie po prostu najwyżej coś się tam wróci, nie? Wnioski, które są składane drobne z rezerwy celowej przez mieszkańców, przez Rady Dzielnic, są niewielką sprawą, bo 80 tysięcy przeznaczone na całą dzielnicę nie pozwoli wiele zrobić. To jest wykonanie 100 czy 200 metrów kawałka chodnika. Natomiast Lublin posiada tak duży budżet. Taki bardziej chwyt propagandowy. Tak, to jest po prostu element polityki. To jest element polityki, który kompletnie nic nie zmieni w Lublinie, bo procedura się wydłuży, bo jeżeli ludzie zaczną, powiedzmy tam, gdzie nie ma rad dzielnic, składać te wnioski, to znowu się okaże, że procedury urzędnicze nie podołają temu. I uważam, że jest to zła metoda. Kompetencje troszeczkę większe powinny być Rady Dzielnic, żeby te wnioski wszystkie były przygotowane, w odpowiednim czasie złożone, inwestycje, żeby były zaplanowane, wtedy będzie płynniej i łatwiej te wszystkie sprawy wykonywać. Drobne inwestycje, ja nie mówię już o dużych, bo to się przekłada później na odbijanie piłeczki z roku na rok, przekładanie budżetu. Także dla mnie to jest element polityczny, który kompletnie nic nie wnosi z tej rezerwy celowej, to jest jakaś jak gdyby gra. Dla mnie to jest gra, bo budżet na dzielnicę powinien wynosić kilka milionów. Jakaś tam inwestycja jedna czy druga zaczęta, bo jeżeli zrobimy, jak w ubiegłym roku udało mi się zrobić 50 metrów chodnika, to jest wstyd. Mieszkańcy pytają, dlaczego, czy miasto jest takie biedne, że na Jagiełły, gdzie powiedzmy trzeba kilometr chodnika wykonać po obu stronach, robi się 50 metrów. Więc to nie jest to takie jak gdyby łatanie dziur. Nie, to kompletnie nie zmienia sytuacji, bo to powinno być pieniądze dużo większe i zaplanowane powinny być na to. Dziękuję.